Wygrana w konkursie. Za chwilę powstanie plac zabaw, do którego spółdzielnia mieszkaniowa nie dołoży ani złotówki. Bo my włożyliśmy razem z mieszkańcami spółdzielni mieszkaniowej swój wkład na etapie głosowania. Utopione pieniądze. Prace się nie dzieją, ponieważ czekamy na zmiany projektowe. Nie możemy nic zrobić. Święto policji. W tym roku w naszej jednostce awansuje na wyższe stopnie policyjne 31 funkcjonariuszy. Kolizja z leśnym zwierzęciem. Nie powinniśmy z takiego miejsca odjeżdżać. Kolejny marsz Nordic Walking. Magda Małek, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. Po tym jak zarządowi naszej spółdzielni udało się zdobyć miliony złotych na rewitalizację osiedli, wydawało się, że przy ulicy Cichej 6 nie pojawią się już nowe pomysły. Nic bardziej błędnego. W zeszłym miesiącu prezes Jacek Tomasiak oraz jego zastępcy podjęli decyzję, że sięgną po place zabaw, które jedna z firm kosmetycznych rozdaje za darmo. Choć słowo za darmo jest skażone pewnym warunkiem. A warunek to gigantyczna praca, jaką muszą wykonać ci, którzy chcą mieć nowe zabawki pod swoim blokiem. Spółdzielni to się udało i już w najbliższych tygodniach przy Podkowie powstanie nowy plac zabaw. 306 805 głosów zostało oddanych na pomysł zarządu naszej spółdzielni. Prezes Jacek Tomasiak nie kryje zadowolenia z faktu, że tym razem na osiedlu Powstańców Warszawy wymienione zostaną stare zabawki na zupełnie nowe. Spółdzielnia mieszkaniowa zgłosiła plac zabaw do konkursu i wygraliśmy. Czy cieszy Pana ten fakt? Oczywiście, że tak. Przypomnę, że w konkursie Niwea bierzemy udział po raz drugi. Z tym, że w latach poprzednich zgłosiliśmy aż 3 place naraz. I to był nasz błąd. Bo rozbiły się głosy, bo każde osiedle chciało mieć plac zabaw dla siebie. W tym roku w Lubartowie tylko my uczestniczyliśmy w tym konkursie. No i okazało się, że to była decyzja dobra. Przypomnę, ponad 300 tysięcy oddanych głosów. Przypomnę, że duże zaangażowanie mieszkańców. Przypomnę, że za moimi plecami znajdujemy się na osiedlu Powstańców Warszawy przy tak zwanej Podkowie. Za chwilę powstanie plac zabaw, do którego spółdzielnia mieszkaniowa nie dołoży ani złotówki. Bo my włożyliśmy razem z mieszkańcami spółdzielni mieszkaniowej swój wkład na etapie głosowania. Bardzo pięknie wyglądało głosowanie. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym głosowaniu. I cieszę się, że niebawem dzieci wzorem innych placów zabaw będą mogły wyjść tutaj na nowe huśtawki. Będą mogły te dzieci z tych huśtawek korzystać. I myślę, że będą z tego zadowolone te dzieci, jak i rodzice. Bo przypomnę, że na tym osiedlu szereg inwestycji zostało przeprowadzonych, że już jest zrobiony i parking między biblioteką a hutami szkła, o co intensywnie zabiegałem z tym, że jako radny. Jest całe osiedle zrewitalizowane, czyli wszystko jest zrealizowane, co było realizowane we wcześniejszych latach na innych osiedlach, a teraz jeszcze będzie zrobiony plac zabaw. Rozumiem. A czy Pan osobiście głosował na ten projekt? Tak, oczywiście. No, głosowaliśmy wszyscy. Ja tutaj chciałem złożyć gorące podziękowanie również pracownikom, bo podkreślę, nikt pracowników do niczego nie zmuszał, a pracownicy sami przyszli do mnie i stwierdzili, panie prezesie, jest nas grupa kilkudziesięciu osób, chcielibyśmy nie tylko na tygodniu, ale również w weekendy uczestniczyć w tym głosowaniu, tak żebyśmy mogli naprawdę pomóc naszym mieszkańcom, żeby mieszkańcy mogli cieszyć się z nowych placów zabaw. Niezależnie od tego roznieśliśmy ulotki tutaj po osiedlu, roznieśliśmy plakaty. Wiem, że mieszkańcy bardzo intensywnie brali udział w tym głosowaniu. No i dzięki temu, że mówię, nauczeni latami poprzednimi zrealizowaliśmy to na takiej zasadzie, że był zgłoszony jeden plac, udało się go wygrać, ale ja naprawdę składam gorące podziękowania naszym pracownikom, którzy niezależnie, że sami siebie angażowali do tej pracy, to angażowali jeszcze dodatkowo mieszkańców, bo za każdym razem o tym przypominali. Rozumiem. A czy inne osiedla mogą liczyć na uczestnictwo w takim projekcie? Tak, już wiemy teraz, jakim trybem należy maszerować. Wiemy, że są ogłoszone również konkursy na siłownię z tej firmy, która organizowała ten konkurs, więc będziemy chcieli zarówno uzupełniać o siłownię, ale i kolejne place zabaw realizować na kolejnych osiedlach. Ja przypomnę, że przed nami rewitalizacja kolejnych osiedli i przy okazji placów remontowych na pozostałych osiedlach również będziemy uzupełniali tę infrastrukturę jak place zabaw. A to, że robimy, wydaje mi się, dobrą rzecz, no świadczy o tym chociażby te sygnały, które otrzymuję, gdzie między innymi okazało się, że mieszkańcy z Łęcznej przyjeżdżają, żeby korzystać z placów zabaw na terenie spółdzielni mieszkaniowej, więc mam nadzieję, że członkowie spółdzielni mieszkaniowej wiedzą, że jak my jako zarząd coś mówimy, nie rzucamy słów na wiatr. I myślę, że niebawem będą mogły dzieci na kolejnych osiedlach również cieszyć się z tych placów zabaw pod jednym warunkiem. Jeżeli rodzice w tych pozostałych rejonach Lubartowa również zaangażują się tak,
jak rodzice z bloków znajdujących się za moimi plecami. Kolejne osiedle będzie miało nowy plac zabaw. Co ciekawe, środki na ten cel nie obciążą funduszu remontowego, bo zarząd spółdzielni uznał, że można takie podwórka budować za darmo. Tomasiak zapowiada, że to nie ostatni pomysł, dzięki któremu nasze osiedla będą wciąż pięknieć. Aleksandra Ludwiczuk, Kanał S. To będą pieniądze utopione w tym błocie, które jest obok parku. Takimi słowami skwitował przewodniczący Rady Miasta Jacek Tomasiak to, co wydarzyło się podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Komisja odbyła się w zeszłym tygodniu, a jej przebieg był wyjątkowo burzliwy, bo i fakty, które wyszły na jaw podczas spotkania, są wyjątkowo bulwersujące. Okazało się, że miasto zamierza za same poprawki do dokumentacji, na które wydało już 75 tysięcy, zapłacić dodatkowo aż 68 tysięcy złotych. Podczas spotkania radnych z dyrektorem MOSiR ciekawostek wywołujących gęsią skórkę było wiele więcej. O inwestycji przy ulicy Parkowej mówiliśmy już wielokrotnie. Jednak to nasza stacja jako pierwsza ujawniła fakty, które już jak dzisiaj wiemy, były skrzętnie ukrywane przed opinią publiczną. Inne media grzmiały o wielkim sukcesie, jakim będzie kompleks w parku. Zanim ujawnimy to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, przypomnijmy nasz materiał z kwietnia tego roku. O tym, że przy ulicy Parkowej miał powstać kompleks sportowy, rozpisywały się dość szeroko lokalne periodyki. O owym przedsięwzięciu wielokrotnie wspominał także burmistrz Janusz Bodziacki. Tymczasem okazuje się, że cała inwestycja może okazać się wielkim niewypałem. O tym, że na Parkowej coś jest nie tak, wskazywał na ostatniej sesji przewodniczący Rady Jacek Tomasiak. Mimo, że od sesji minęły już 3 tygodnie, to żadna gazeta ani żaden portal internetowy nie podjął tego tematu. Nasza stacja jako pierwsza dotarła do informacji, które są niepokojące. Miało być pięknie, wygodnie i według niektórych nawet pod dachem. W lipcu zeszłego roku podczas sesji na wniosek burmistrza dokonano zmian w budżecie miasta. Z dokumentu zniknęła inwestycja pod nazwą hala sportowa, a władze miasta zdecydowały się, że zamiast hali wybudują boiska sportowe. Głównym argumentem za zmianą miała być kwota około 800 tysięcy złotych z kasy Ministerstwa Sportu. To w tamtym okresie jeden z lubartowskich tygodników donosił. Wybudują boisko za ponad 3 miliony. Dziś, 6 października, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Lubelskiej 68 podpisano umowę z firmą Saltex Europa Spółka z OO z Wrocławia na budowę kompleksu sportowego. Inwestycja za parkiem MOSiR Lubartów, boisko i parking będzie kosztowała ponad 3 miliony złotych, z czego Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje około 900 tysięcy złotych. Artykuł został opatrzony zdjęciem zadowolonego byłego już dyrektora Janusza Gieracha, który ściskał rękę dyrektora Saltex Europa Grzegorza Zycha. W tej samej publikacji zaprezentowano także wizualizację przedsięwzięcia. Kilka miesięcy później ta sama gazeta umieściła wywiad z burmistrzem Bodziackim, który chwalił się rozpoczynającymi się inwestycjami. Rozpoczęliśmy budowę od boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczną. W tym roku i w następnych chcemy skupić się na pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych i wybudować pierwszą część budynku, realizując zapotrzebowanie klubów sportowych i stowarzyszeń. Czytamy w gazecie, wydawało się, że miejska inwestycja ruszy z kopyta, a zawodnicy w 2017 roku wybiegną na nowe obiekty. Tymczasem jeszcze w ubiegłym roku firma z Wrocławia rozpoczęła pracę. Przy ulicy Parkowej pojawił się ciężki sprzęt, wykorytowano teren pod boisko i coś się wydarzyło. Z Parkowej zniknęły koparki i ciężarówki, a zamiast łakotu silników nad polami rozległo się głośne krakanie wron z przyległego parku. O powód opóźnień dopytywali radni na sesji. Władze miasta odpowiadały, że teren jest podmokły i że na okres zimy wykonawca wycofał ciężki sprzęt. Jednak nowe światło na to, co jest realną przyczyną wstrzymanych prac, rzucił podczas ostatniej sesji przewodniczący Rady Miasta. Dotarły do mnie sygnały, nie wiem czy to są prawdziwe czy nieprawdziwe informacje. Przy okazji chciałem zapytać właśnie o tą inwestycję przy ulicy Parkowej. Czy były tam jakieś problemy, jeżeli chodzi o budowę tych dwóch boisk, które miały być, mają powstać jako pierwsze boiska, czyli czy były jakieś zmiany w dokumentacji technicznej? Jeżeli były zmiany w tej dokumentacji technicznej, to na czym te zmiany polegały? Chodzi mi o przesunięcie jednej z płyt przy ulicy Parkowej. Następne pytanie. Zastanawiałem się, czy nie udzielić na piśmie panu przewodniczącemu tej odpowiedzi, ale jak państwo wykażecie trochę cierpliwości, to postaram się przybliżyć problem projektowania. Może zacznę najpierw, bo pewnie państwo mocno niepokoicie tym pierwszym etapem, który został rozpoczęty przez MOSiR, ta inwestycja, czyli to boisko ze sztucznej trawy
Chcę Państwu powiedzieć, że ta inwestycja na pewno nie jest zagrożona, bo takie plotki też do mnie gdzieś docierają, bo roboty zostały wstrzymane i tak dalej. Oczywiście zostały wstrzymane, ale już mówiłem, prawda, o tym, że ze względu na panujące warunki atmosferyczne, które no nie uniemożliwiają, tak powiem, działania. Odbyła się rada budowy, od 1 marca miały być wznowione te prace, odbyła się rada budowy, która w składzie nadzoru, wykonawcy, przedstawicieli MUSIR-u udała się na miejsce prowadzenia inwestycji. Doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu prowadzić w tej chwili prac. Następna rada budowy tuż po świętach ma się zebrać i ustalone już, że będziemy zaczynać budowę od tego parkingu, prawda, nie na razie. Więc w niczym to nie utrudnia, żeby te prace przejść, ale no ten grunt niestety musi tam no wsiąknąć, wyschnąć i dopiero te prace się da prowadzić, pomimo że już podwykonawca tych prac jest wyznaczony, też no niestety, bo jakieś tam prace sobie poprzekładał i musiał tak odroczyć, a niestety nie może wejść z pracami w tej chwili tam. No, troszeczkę ma tam do wykonawcy pretensje, że nie przedstawiono mu tych warunków, które tam panuje na tym boisku. Natomiast w miesiącu styczniu, tak jak jest zresztą sugestia Wysokiej Rady, żeby rozpocząć te prace od budynku kubotorowego, zleciłem, bo już wtedy pana dyrektora Gieracha nie było, a nowy pan dyrektor jeszcze nie był, tak powiem, wyłoniony w konkursie, więc w porozumieniu z panią kierownik, która pełniła obowiązki, pan burmistrz upoważnił panią Anetę Symbor do pełnienia obowiązków. Ustaliliśmy, że poddamy może nie weryfikacji, ale podzielenia tego drugiego etapu, jakim jest budynek kubotorowy, na jeszcze etapy, które by pozwalały zarówno jak i finansowo, jak i zapewnienie zamknięcia stanów, które by, tak powiem, były niezagrożone dla tej inwestycji. I co się okazało? I się, proszę Państwa, okazało, że nasi budowlańcy wzięli ten projekt, zaczęli analizować i się pojawiły pewne elementy, no, które niestety wymagają poprawy. A mianowicie, dobrze pan mówił, pan przewodniczący, o tym, że boisko tam zostanie przesunięte i tak dalej, prawda? Faktycznie. Jest propozycja, już panią projektant żeśmy rozmawiali. Należy tą całą inwestycję przesunąć w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Wieprza, na tyle, ile się da, bo również tam nie jesteśmy do końca właścicielami wszystkich gruntów. Najlepsze życzenie było, żeby to było 11 metrów, udaje się przesunąć 7, ale te 7 metrów w zupełności już wystarcza na to, żeby uzyskać, tak powiem, korzystne rozwiązania dla tego budynku. A proszę się nie przerażać, to jest rozwiązanie, że będziemy przeprojektowywać cały projekt, ale podam takich kilka rozwiązań, które należały wprowadzić. Na przykład w tym projekcie, który w tej chwili jest i na który jest pozwolenie, stolarka okienna jest na przykład EI60. O czym to świadczy, pewnie Państwo niektórzy wiecie, a może nie wszyscy, więc powiem, że to jest stolarka aluminiowa, bardzo droga, która minimum 60 minut musi wytrzymać w otwartym ogniu, czyli w wysokich temperaturach. Więc a to miało z tym związek, że po prostu przestrzeń wokół tego budynku była za mała, żeby zastosować na przykład okna EI60, prawda, nie? Czyli powiedzmy dwukrotnie tańsze. W związku z tym droga pożarowa tak naprawdę to biegła od ulicy Sławińskiego
aż do ulicy Parkowej, tylko po to, żeby straż mogła dojechać do tego budynku kubaturowego, bo tylko on wymaga, tak powiem, drogi pożarowej i tej oceny przeciwpożarowej. Również automatycznie ta droga, którą miałby wóz bojowy straży dojechać, wymaga oczywiście zupełnej innej konstrukcji, innej podbudowy, innej grubości kostki, która też bardzo jest kosztowna. Przesuwając o te 7 metrów, korzystamy z tego, że tą drogę pożarową można poprowadzić tylko i wyłącznie wokół tego budynku. Czyli będzie można wjechać od strony parkowej i ten wóz strażacki w zupełności sobie poradzi, jeśli zyskamy tą odległość. Automatycznie od tego parkingu, czyli dojście do jednego boiska, czy drugiego, czy do budynku tego kubaturowego, no nie wymaga tej drogi, wystarczy tak naprawdę, że będzie nie to droga dojazdowa, tylko droga, którą będzie można z parkingu swobodnie sobie dojść do tych obiektów, więc to również pomniejszy koszty. Oczywiście w międzyczasie, jak analizowaliśmy te podmioty, również sobie pozwoliłem na to z panią PO dyrektora, że odwiedziliśmy Lubelski Związek Piłki Nożnej, żeby, tak powiem, uzyskać również akceptację tego projektu, jak również w przyszłości, żeby nie było problemów z uzyskaniem, tak powiem, licencji na rozgrywanie meczów, czy pod kątem zarówno bezpieczeństwa i tak dalej. No i pewne rzeczy się również okazały, że nie wystarczy toalety, które są wewnątrz budynku, należy, tak powiem, ten boisko już trawiaste wyposażyć w dodatkowe kontenerowe, na przykład toalety, które nie są aż tak bardzo kosztowne. Również należy, ja cały czas mówię o wymogach Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, który udziela tych licencji, wydzielenie sektora dla gości przyjezdnych, ustawienie tam również miejsca, chociażby na toje. Nie widziałem również, przynajmniej takie uwagi były prezesa w Lubelskim Związku, nie ma pomieszczenia dla spikera, dla ochrony, a jeśli to boisko jest zaprojektowane na 999 miejsc, mówmy krótko na 1000, wymaga takie pomieszczenie, żeby było tak zlokalizowane, że zarówno jak i speaker, który musi informować o jakichś tam zabezpieczeniach, czy kierować ruchem, jak i również i ochrona, takie pomieszczenie powinno powstać, nie mówię już o tablicach świetlnych i tak dalej. Także ja nie chcę już więcej Państwu zabierać czasu, bo i tak z tego, co słyszę, będziemy te rzeczy już w niedługim czasie, bo już w miesiącu kwietniu omawiać. Ja tylko tak zasygnalizowałem uwagi, które uważałem, że powinny się dzisiaj w tej informacji pojawić. Burmistrz Szumiec mówił o elementach inwestycji, o których ktoś zapomniał. Jednocześnie wskazał na konieczność zmiany projektu, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Tymczasem naszej redakcji udało się skontaktować z prezesem firmy Saltex Europa, Grzegorzem Zychem, który w sprawie inwestycji przy ulicy Parkowej przekazał sensacyjne informacje, które, jeżeli się spełnią, mogą oznaczać gigantyczny skandal z równie gigantycznymi stratami finansowymi dla miasta. W tej chwili w Lubartowie nie toczą się żadne prace z bardzo prostego powodu. Otóż, jak być może pan się orientuje, tam elementem całego kompleksu jest również sala gimnastyczna. I została ona zaprojektowana w taki sposób, iż jeżeli uwzględnimy jej obecne położenie oraz położenie w boiska, które mamy budować, okazuje się, że droga przeciwpożarowa, jaka jest zaprojektowana, nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Oznacza to, że trzeba wykonać projekt zamienny, który doprowadzi finalne rozwiązanie do takiego, żeby można było bezpiecznie, żeby ta droga właśnie, która ma być wybudowana,
pomiędzy boiskiem a salą spełniała normy bezpieczeństwa, obowiązujące w Polsce normy. I oznacza to, że elementem objętym zmianie projektowej jest, zmianą projektową jest przesunięcie boiska w taki sposób, żeby można było tą drogę przeciwpożarową wykonać. Drugim elementem to jest kwestia również związana z odwodnieniem, ponieważ wymaga również przeprojektowania odwodnienie, element kanalizacji deszczowej dotyczący wód opadowych, które spływają z dachu sali gimnastycznej. I my w tej chwili stoimy przed dylematem, czy mamy realizować projekt tak, jak żeśmy go otrzymali, a konsekwencją tego będzie tak czy inaczej wykonanie później spraw naprawczych, bo nie będzie można użytkować obiektu i wtedy naprawa czegoś takiego będzie niewspółmiernie droższa niż w tej chwili oczekiwanie na projekt zamienny, który pozwoli nam od początku robić to zgodnie ze sztuką i obowiązującymi normami. Myśmy wystosowali do zamawiającego pismo z prośbą o to, żeby nam projekt zamienny przekazali. Jutro, z tego co pamiętam, musiałbym sprawdzić, bo parę dni byłem nieobecny, poza krajem byłem, ale z tego co pamiętam, to jutro mija termin, kiedy zamawiający, spodziewamy się od zamawiającego dostarczenia projektu zamiennego. Jeżeli takiego projektu zamiennego nie otrzymamy, wówczas z tego, co też pamiętam z treści naszego pisma wynika, po prostu przystąpimy do realizacji boiska przy uwzględnieniu tych założeń, które wynikają z obecnego wadliwego projektu. Czyli mówiąc krótko, pojawia się pytanie, co lepiej, naprawiać czy zapobiegać? Tak? My w tej chwili chcemy zapobiec zbędnym kosztom. Natomiast jeżeli właśnie pani telefon, rozumiem, jest wynikiem, podejrzewam, informacji czy sygnałów z terenu. Natomiast, no mówię, no to jest kwestia pewnego pragmatyzmu i w szacunku dla naszych pieniędzy. Natomiast jeżeli jutro nie dostaniemy rozwiązania lub jeżeli nie będzie zweryfikowany proces postępowania, to po prostu przystąpimy niezwłocznie do realizacji tego boiska w takim układzie, jaki on obecnie jest, a to będzie związane później w przyszłości, tak czy inaczej, z koniecznością przesunięcia, korygowania drogi pożarowej, etc., etc. Rozmowę z panem Grzegorzem Zychem, prezesem firmy Saltex Europa, przeprowadziliśmy 12 kwietnia. Tego samego dnia nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że do Wydziału Architektury nie trafił żaden nowy projekt. Przypomnijmy, że cała inwestycja powinna być przesunięta o około 11 metrów w stronę Wieprza oraz, że w projekcie powinna znaleźć się droga przeciwpożarowa, której wcześniej nie było. W związku z naszymi ustaleniami ponownie skontaktowaliśmy się z przedstawicielem firmy Saltex. Dzień po rozmowie z prezesem firmy Saltex, Grzegorzem Zychem, pojechaliśmy sprawdzić, czy maszyny zaczęły pracę, zgodnie z tym, co powiedział pan Zych. Okazało się jednak, że żadne prace na ulicy Parkowej nie ruszyły. Postanowiliśmy zatem zadzwonić do pana prezesa raz jeszcze z pytaniem, dlaczego na Parkowej nic się nie dzieje. Proszę powiedzieć, czy prace ruszą jutro, czy otrzymał pan projekt zamienny? W tej chwili, akurat jeśli chodzi o samą dokumentację, nie potrafię powiedzieć, ponieważ ja nie jestem na budowie. Za prowadzenie budowy odpowiedzialny jest kierownik. Natomiast jesteśmy umówieni z inwestorem na przyszły tydzień. W trakcie rady budowy zostaną ustalone kroki dalszego postępowania. Także. Natomiast ja chciałbym tylko wykorzystać tę okazję, że rozmawiamy i zwrócić pani i państwu słuchaczom czy telewidzom uwagę na jedną rzecz. Że czas na realizację tego obiektu to jest rok 2017. I o tym też trzeba pamiętać, tak? U nas okres budowania boiska, takiego jak jest u państwa w Lubartowie, to jest zwykle 4, maksymalnie 5 miesięcy. Ten kontrakt jest rozbity na czas jego trwania na 2 lata. I to jest w dużej mierze również związane z możliwościami finansowymi inwestora, tak? Także proszę pamiętać o tym aspekcie, że bardzo często też tempo prac i możliwości są związane z tym, jak są realizowane
jak jest realizowany program finansowania. Jak wyjaśniłem w poprzedniej rozmowie, staramy się być czujni i na bieżąco definiować, czy znajdować ewentualnie takie rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla samego zamawiającego. I pomimo, że działamy w obszarze zamówień publicznych, nie wyklucza to pewnego pragmatyzmu w postępowaniu, mającego na celu właśnie oszczędności związane z mniejszym niż to można by zrobić wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Podczas drugiej rozmowy przedstawiciel firmy Celtex nie potwierdził tego, czym tak chętnie dzielił się z nami jeszcze dwa dni wcześniej. Mimo, że nie wiedział, co się dzieje z projektem, to stwierdził, że czas ma do 2017 roku, a takie boisko jego firma buduje w kilka miesięcy. Co ciekawe, ważnym argumentem podniesionym przez wykonawcę był ten o możliwościach finansowych inwestora. Przypomnijmy zatem, że w budżecie zabezpieczone zostały środki na to, o co tak martwi się wykonawca. Naszej redakcji udało się dotrzeć do załącznika numer 5 do budżetu, gdzie w dziale 926 na budowę kompleksu sportowego, czyli boiska z parkingiem oraz pierwszego etapu budynku kubatorowego, sala treningowa z zapleczem, zabezpieczono 3 miliony 900 zł, czyli aż o 1 700 zł więcej niż ma budżet miasta kosztować boisko. Jednak wypowiedź prezesa Grzegorza Zycha rzuca nowe światło na całość przedsięwzięcia. Jak słyszeliśmy, wykonawca wskazuje, że inwestycja ma być wykonana do połowy 2017 roku. Czy zatem kwota, jaka zabezpieczona jest przez radnych w tym roku, w świetle przedłożonej deklaracji w 100% zostanie przeznaczona na halę sportową? Przypomnijmy, że podczas sesji budżetowej wskazano, że powyższa kwota w pełni zabezpieczyłaby pierwszy etap budowy owej hali. Na co zatem zostaną wydane środki? Co i kiedy powstanie na parkowej? Kiedy będzie gotowa nowa dokumentacja? Jak widać, pytań jest jeszcze wiele i obiecujemy, że w kolejnych wydaniach naszych wiadomości do tematu z pewnością wrócimy. Burmistrz Janusz Budziacki ogłosił rok 2016 rokiem inwestycji, zapomniał tylko dodać, nieudanych. Bo jak można się chwalić kompleksem przy ulicy Parkowej, gdzie, jak wskazuje zastępca burmistrza, zapomniano o drodze pożarowej, ubikacjach, sektorze dla kibiców przyjezdnych, czy o pomieszczeniach dla, jak to wspomniał Radosław Szumiec, spikera, czy ochrony obiektu. Władze Lubartowa nie wspomniały jeszcze o odwodnieniu i aż strach pomyśleć o czym jeszcze. Jeżeli spełnią się zapowiedzi wykonawcy, to za ponad 3 miliony złotych powstanie obiekt, którego nie będzie można użytkować, bo trzeba go będzie przesunąć o 11 metrów w stronę wieprza i zrobić wszystko to, o czym ktoś zapomniał. Już dzisiaj nie sposób nie zgodzić się z opinią, że taki scenariusz oznacza brak szacunku dla naszych, czyli podatników pieniędzy. Po naszym materiale w mieście zawrzało. Jako pierwszy na informacje przedłożone przez przewodniczącego Tomasiaka zareagował przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Wojciech Hosiecki, który aż dwukrotnie w porządku obrad komisji uwzględnił tak zwaną inwestycję przyparkowej. Za pierwszym razem szefostwo MOSiR wina za niedociągnięcia zrzuciło na poprzedniego dyrektora i zapewniło, że wszystko jest już na dobrej drodze, a 25 maja będzie gotowa nowa dokumentacja. Niemałe było zaskoczenie radnych z Komisji Wojciecha Osieckiego na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 5 lipca. Witam Państwa serdecznie na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Zapoznanie się Komisji z dokumentacją kompleksu sportowego przy ulicy Parkowej, etapowanie inwestycji i stanem realizacji inwestycji przy ulicy Parkowej, budowa kompleksu sportowego MOSiR. Prosimy tutaj o wprowadzenie. Na ostatnim spotkaniu z Państwem wszystko sprowadzało się do terminu 25 maja, kiedy to biuro projektowe miało dostarczyć nam projekt, czy zamienny projekt, ale wszelkie różnego rodzaju poprawki miały być naniesione. 25 maja minął dzisiaj, mówiąc, 41 dni. I w tej sprawie na dzień dzisiejszy niedużo się zmieniło. Powiem tylko tyle, że jakiekolwiek rozmowy, próby rozmów kończą się, że tak powiem, niepowodzeniem. Na 92 próby telefoniczne, 8 zostało odebranych. MOSiR wystąpił w tym okresie od 25 maja do dnia dzisiejszego, wysłał 18 maili informujących o naszym wielkim zaniepokojeniu. Wysłał 7 oficjalnych pism listem poleconym i powiem tylko szczerze, że te próby nie bardzo mają wpływ na reakcję biura projektowego. Co się stanie, jeżeli rozwiążemy umowę?
Jeżeli rozwiążemy umowę z dotychczasową firmą, owszem, zyskamy jakieś tam pieniądze. Oczywiście staniemy w miejscu, bo musimy teraz ogłosić przetarg na nowego projektanta. Nie można stosować doświadczeń czy pracy wykonanej przez dotychczasowego projektanta, żeby nowy projektant na tym samym projekcie mógł tylko nanieść poprawki, tylko on musi to od początku robić. Jeżeli będzie robił od początku, to za 50 tysięcy złotych na pewno tej roboty nie zrobi. Więc w moim odczuciu ja podjąłem decyzję taką, że na ten moment staramy się jeszcze ten tydzień przeczekać. Panie dyrektorze, powiem panu tak. Na poprzednim posiedzeniu komisji mówił pan zupełnie inaczej zabierał głos, natomiast wsłuchując się to, co pan teraz mówi, mam wrażenie, że mam pewne déjà vu, ponieważ rok temu albo półtorej roku temu, kiedy siedział tutaj razem z nami pański poprzednik, tak naprawdę słyszałem to samo, że wykonał ileś telefonów, ale z kilkudziesięciu telefonów kilka zostało odebranych. On jeszcze oprócz tego, że wykonał te telefony, to jeździł gdzieś po jakichś różnych miastach i szukał pani projektant po ulicach. Oprócz tego, co było powiedziane o e-mailach, które były wysyłane, również mówił, i o pismach, które były wysyłane, również mówił. Mówił również o tym, że osoba, która projektuje owo dokumentację, również obiecuje, że właśnie skontaktował się 2 czy 3 dni temu i ta dokumentacja zostanie już do Urzędu Miasta dostarczona. I to dziwne, czy to dlatego, że to akurat tego dnia odbywa się akurat wtedy sesja Rady Miasta, bo wtedy na sesji Rady Miasta te informacje wszyscy słyszeliśmy, więc radni chyba potwierdzą, że słyszeli z ust pańskiego poprzednika to samo. Natomiast powiem panu, że dziwi mnie takie spokojne podejście MOSiR-u do tej sprawy. Dziwi mnie, że dopiero w ostatnim czasie pan się spotkał z panem mecenasem. Dziwi mnie również, że pan wyliczy jakieś odsetki, bo chciałbym się zapytać w takim wypadku i te kary umowne, od jakiej one są umowy? Są od umowy pierwotnej, która została zrealizowana i dokumentacja została odebrana przez dyrektora MOSiR, czy są naliczane od nowej umowy, w której zostały nakreślone kwestie związane z poprawkami, które należy umieścić do pierwotnego dokumentu, który to podkreślę, dokument, mieliśmy informację, został już odebrany, bo troszkę przestaję rozumieć, o czym my rozmawiamy. Jednocześnie mam jeszcze jedną prośbę, panie dyrektorze, jakby pan mógł nam te dokumenty, te dwie umowy z firmą projektową, rozumiem Land Art, tak, firma to robi, pokazać, tak żebyśmy zobaczyli, co w tych umowach jest zapisane i żebyśmy mieli pewność, że te kary umowne mogą być zapisane. I kolejna rzecz, której totalnie nie rozumiem. Dlaczego państwo na etapie, kiedy podobno jeszcze ta współpraca dobrze się układała i pani projektant przyznała się rzekomo do tych błędów, które zostały określone na poprzedniej komisji, nie zagwarantowaliście sobie możliwości skorzystania z praw autorskich tak naprawdę, które są związane z tym poprzednim projektem i przejęcia po prostu tego projektu w przypadku niewywiązania się z tych poprawek jako dokumentu, który mógłby stanowić bazę do tworzenia przyszłego, nowego, odmiennej dokumentacji technicznej, a nie tworzenia tego od początku. Bo z tego, co rozumiem, co pan powiedział, firma, która robi to dokumentację, wyśmienicie sobie zagwarantowała wszystkie swoje prawa, łącznie z prawami zbywalnymi i prawami niezbywalnymi i nie ma tak naprawdę dzisiaj MOSiR żadnego ruchu, poza tym, że będzie oczekiwał i modlił się, żeby firma tak naprawdę tą dokumentację dostarczyła. Otóż odsetki za pierwszy projekt, który został zapłacony. W sumie to były dwie umowy były. Jedna była na boisko sztuczne, a druga była na pozostały kompleks. Jedna było, to były kwoty typu 17 tysięcy chyba, czy 19 za samo boisko i 70 chyba 9 za budynek, czyli halę i plus boisko z nawierzchnią trawiastą. Ponieważ tam były opóźnienia. Przepraszam, może pan powiedzieć 17,79. 17 i chyba 75, jeżeli. Termin realizacji, jeżeli dobrze wzrokowo patrzę, gdzieś tam w dokumentach spotkałem się, miał być zrobiony chyba na dzień 2 czy 5 maja ubiegłego roku, a zostało zrobione któregoś czerwca. Także w sumie to było chyba, zwłoki było około 60 paru dni.
Przepraszam, tu jeszcze wejdę w słowo, mam wątpliwości. To są kwoty 17 i 75 za pierwotne projekty, tak, czy za poprawki w projektach? Nie, to są pierwotne, cały czas powtarzam. Za budowę, za projekt boiska sztucznego, który rozpoczął się w 2014 roku. Ta umowa była sporządzona. Projekt został zrobiony i wypłacono pieniążki. Później firma, biuro to budowlane, podpisało umowę z Mosirem na kwotę chyba 75 tysięcy, jakieś tam z groszami, na opracowanie projektu boiska z nawierzchnią naturalną i trawiastą i halę. I ta kwota już była 70 coś parę tysięcy i ponieważ termin realizacji był opóźniony, naliczone zostały odsetki. One wyniosły chyba gdzieś 24 tysiące coś z groszami, jeżeli pamiętam dobrze podpisywane noty księgowe. Za który projekt? Czy z obydwu projektów 24 tysiące? Pierwszy chyba nie miał żadnych, to był 2014, podejrzewam, że nie miał żadnych przeciągań w czasie, ale za to ten drugi już poważniejszy miał, stąd były te odsetki. Czyli sprawa 20 paru tysięcy, 4 albo 5, no w tych granicach jest, dotyczy i wyłącznie projektów wcześniejszych. W związku ze zmianami, które nastąpiły w styczniu tego roku, wymagało to sporządzenia kolejnej umowy, umowy, którą ja już podpisywałem, bo to były pierwsze dni mojej pracy tutaj. I to była umowa, na której czytałem wcześniej, na różnego rodzaju dodatkowe elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Można wejść w słowo? Proszę. Czyli rozumiem, że te dwie pierwsze umowy, kwoty zostały zapłacone, tak. 17 i 75 tysięcy złotych. Tak. A co z odsetkami 24 tysiące? Są w dalszym ciągu jeszcze nie wyegzekwowane, ze względu na to, że są wysyłane noty księgowe i według opinii radcy prawnego nie możemy prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo to trzeba sprawdzić jeszcze w innych źródłach, skompensować z ewentualnym, jeżeli ten projekt zostanie z tymi poprawkami zrealizowany, żeby mógł kompensować pieniążki. A dlaczego nie potrącono ich na etapie przesłania faktury przez firmę, skoro to były opóźnienia od poprzedniej umowy drugiej, która nie została zrealizowana w terminie? Panie przewodniczący, mnie tu jeszcze nie było. To był koniec ubiegłego roku. Rozumiem, dziękuję za odpowiedź. Na jaką kwotę opierała ta ostatnia przez pana podpisana umowa? 68 tysięcy brutto. Ja chciałbym też tutaj zapytać, bo na poprzedniej komisji informował pan nas, że pani projektant część poprawek robi z zakresu, to wyszło na później dopiero, że z zakresu płatnych poprawek w tym projekcie, a część pan utrzymywał, że robi bezpłatnie jako swoje pomyłki. Cały czas już na tej komisji słyszymy o płatnościach i tych poprawkach. Które w końcu to są pomyłki i które poprawki pani projektant ma nanieść bezpłatnie w ramach tego, że ona się pomyliła? No, to musiałbym mieć umowę przed sobą. Są takie podstawowe rzeczy, jak przesunięcie projektu boiska, bo przesunięcie hali produkcyjnej, hali sportowej, studnia głębinowa, nowa kanalizacja odprowadzająca wody z parkingu i z boiska sztucznego. To są nowości, które wyszły dopiero mimo tego, że został projekt zaakceptowany przez mojego poprzednika, ale komisja w styczniu Urzędu Miasta, ci panowie, których może nieładnie nazywają budowlańcy, jak zaczęli analizować poszczególne elementy, to wyszło wtedy szereg rzeczy. Niektóre rzeczy to były błahe rzeczy, które powinna pani projektant i miała to zrobić gratis, że tak powiem, bo to jest jej niedopatrzenie drobne. Ale są rzeczy, te, które tutaj wcześniej przytaczałem, są to rzeczy, które wynikły z potrzeby nowego rozwiązania. Wraz nie usłyszałem konkretnej odpowiedzi, chociaż jedna rzecz, do której pani projektant się przyznała, którą wykona w ramach poprawki gratis. No nie wiem, przesunięcie przykładowo ławek tam przy tym, albo oświetlenie, że nie uwzględniła. No to są jakieś takie rzeczy, no które musiałbym, mówię, mieć przy sobie coś do wglądu, bo to...
Rozumiem, czyli pani projektant przyznała się do rzeczy mało istotnych jako błędy, a te, które są istotne, wraz za nie płacimy. Kosztu pierwotnego projektu 68 tysięcy poprawki, a pierwotny projekt 75%. Czy przyjęliśmy warunki bez negocjacji zupełnie? No 68 tysięcy to jest prawie 100% pierwotnej kwoty. Dlaczego to tak znaczna kwota? Pani projektant wiedziała, że w tym momencie to nam zależy na tym, jeżeli chcemy, bo projekt gdyby został realizowany według pierwotnej zaklepanej przez MOSiR wersji, nigdy nie byłby odebrany i oddany do użytku. Na dzisiaj utopione są pieniądze, a nie mamy żadnych, ani gwarancji nie mamy, ani nie mamy wglądu w projekt, ani nie mamy możliwości zweryfikowania, na jakim etapie jest ten projekt, bo być może, że on jest na etapie końcowym, ale dzisiaj mnie nikt nie przekona, że on jest zaczęty, tak naprawdę. I tutaj takie moje ubolewanie, no szkoda, że to ten sam radca tworzył tą umowę, ponieważ to jest ich radca. Nie. Pan Gierach go znalazł, skąd? Nie wiem. Notabene jest akurat przez przypadek, dlatego że zna od początku wszystkie zagadnienia związane z tym. Chciałem powiedzieć do mikrofonu. Po pierwsze, dlaczego pan współpracuje jeszcze z tym samym adwokatem, który kilka lat temu przygotował takie umowy, które dzisiaj nam nie gwarantują żadnych praw autorskich co do projektu? To jest pierwsze pytanie i tu jeszcze przewodniczący Jacek Tomasiak chciał dopytać, bo nie dostał odpowiedzi. Ja też przypominam się, że zadałem pytanie, ile wynosiłaby kara w przypadku zerwania umowy przez MOSiR z firmą wykonawczą. Panie dyrektorze, ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego pan zgodził się w ogóle na zapis paragrafu 7. Totalnie tego nie rozumiem. Jeżeli zauważyliśmy, że mamy problemy z dwiema pierwszymi umowami, a największy problem z drugą umową, i zauważono, że tak naprawdę rozwiązanie tamtej umowy powoduje to, że miasto nie będzie miało, przepraszam, MOSiR, no miasto, no bo wy jesteście jednostką miejską, nie będzie miało żadnych gwarancji co do wykorzystania stworzonej na tamtym etapie dokumentacji. No to należało przy trzeciej umowie absolutnie w paragrafie 7 zażądać zupełnie odmiennych zapisów, bo wiedzieliście już, że jest mleko rozlane, że dzieje się źle. Zamiast zerwać umowę na tamtym okresie, potrącić 24 tysiące złotych i zażądać, no nie wiem, jak umowa była sporządzona poprzednia, bo nie wiem, ewentualnie jakiegoś odszkodowania za nienależyte wykonanie tej umowy, to państwo podpisujecie umowę, mam nadzieję, że się mylę, ale podejrzewam, że jutro dostaniemy umowy, które będą identyczne jak ta, jedynie z innym paragrafem pierwszym pod punktem 1.1, jeżeli chodzi o przedmiot umowy i daty. Taki będzie finał jutro. No nie można było podpisać tak złej umowy dla miasta. No znowu czuję się z tym źle, co pan mi mówi. Jest pan dyrektorem jednostki, która ma budować ogromny kompleks i pan nie wie, co projektantka rysuje. Powiem panu tak. Pan projektantce ma powiedzieć, co pan chce. Bo projektantka to panu narysuje, że tak powiem, kurę na płocie i pan to kurę będzie musiał tam namalować. Ale to pan jako dyrektor ma wiedzieć, co pan chce i to pan ma dyktować pani projektantce warunki. No nie wyobrażam sobie dalszego poczynania tej inwestycji z takim podejściem pana dyrektora, który mówi, no przepraszam, ale ja nie wiem, co pani projektantka mi rysuje. No. Ja dom projektowałem i projektant mi robił to, co ja chcę, bo to ja jestem zamawiającym i ja dogaduję warunki tego, co ja chcę mieć pobudowane, z jakich materiałów chcę mieć pobudowane. To ja robię wywiad tego, które materiały są dobre, żeby z nich budować. I proszę jeszcze raz o odpowiedzenie, ile wyniesie kara z MOSiR-u dla firmy wykonawczej za rozwiązanie w tym momencie umowy. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odpowiedzieć na to ostatnie pytanie, ale jestem w stanie odpowiedzieć na wcześniejsze pytanie, które pan mi przewodniczący zarzucił, że nie jestem w stanie powiedzieć, co zaprojektuje pani projektant. W tym momencie chciałem dodać, bo nie wszystkich rzeczy się da na spotkaniu dzisiejszym omówić. Dostałem informację czy propozycję, sugestie firmy wykonawczej, że podbudowa powinna wynosić
być zrobiona tak czy inaczej. Po zatwierdzeniu przez zaopiniowaniu pozytywnym ustnym przez mojego inspektora takie pismo wystosowane zostało do projektanta z prośbą o ustosunkowanie się do uwag głównego wykonawcy. Czyli projektantka wiedziała, jakie dla wykonawcy i dla nas jest najlepsze rozwiązanie. I być może, że to uwzględniła, być może mi powie, że proszę pana, według badań geologicznych wcześniejszych nie ma potrzeby robić tam aż takiej intensywnej podbudowy. Ale to ja na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie określić, czy ona zaakceptowana, bo ona ze mną nie konsultuje takich rzeczy. Przepraszam panie dyrektorze, bo ja nie zarzuciłem panu tego, że pan nie wie, tylko potwierdziłem to, co chwilę przede mną pan powiedział, że nie wie, co projektantka. I nawet jeżeli badania geologiczne wskazują, to pan jest jednostką zamawiającą i to jeżeli nawet po konsultacjach z głównym wykonawcą są takie wskazania ku temu, żeby zrobić inaczej niż projektantka narzuca, no to wydaje mi się, że tu pan powinien być narzucającym warunki. Bo to pan powiedział, że nie wie, co tam projektantka maluje. No przepraszam najmocniej, ale można otworzyć audio i ja chyba dobrze słyszę. To jest źle realizowane przedsięwzięcie. Jeżeli my słyszymy dzisiaj, że mamy sytuację taką, że nawet nie wiemy, jaka będzie podbudowa na tym boisku, to ja nam wszystkim uświadomię jedną rzecz, że jeżeli będzie to, co mieliśmy poprzednio powiedziane, czyli grząski grunt pod tym boiskiem, na grząskim gruncie pod tym boiskiem będzie wysypany tłuczeń i na tym będzie ułożona sztuczna trawa, to moi drodzy, powodzenia z takim boiskiem, z eksploatacją tego boiska. Zobaczycie, co będzie po pierwszej mroźnej zimie. Po pierwszej mroźnej zimie, co się wydarzy, zobaczycie. Myśmy o tym mówili, proszę państwa. Spłynie dokumentacja, mam nadzieję, że się mylę, ale będziemy mieli, jeżeli tak to będzie wykonywane, podbudowa na tłuczniu, będzie to zatwierdzone, szybko pójdą papiery do starostwa powiatowego po to, żeby szybko została wydana dokumentacja na pozwolenie, bo będą 3 miesiące, więc wejdziemy w okres za chwilę zimowy, a co usłyszeliśmy na poprzedniej komisji, że dlaczego w zimie nie były wykonywane prace tam? Bo grząski grunt nie pozwalał, żeby wjechać ciężki sprzęt. Wejdziemy w miesiące wiosenne, gdzie jeszcze tego nie będzie można robić, bo byliśmy w kwietniu, tam chyba czy w marcu byliśmy, więc słyszeliśmy, że jeszcze jest źle i zostaną 3 miesiące na wykonanie całego boiska. Szybko, byle jak, ale podobno firma zapewnia, że w 3 miesiące może to zrobić. Powodzenia, naprawdę powodzenia i to przy założeniu, że dokumentacja w przyszłym tygodniu spłynie, moi drodzy. Taką mamy wizję tego przedsięwzięcia. To jest dramat. I to będą, boję się, że pieniądze utopione w tym błocie, który jest obok tego parku. Naprawdę, panie dyrektorze, to trzeba rozwiązywać umowy, szybko szukać innego rozwiązania. Od 25 maja się przeciąga termin, pan czeka i powiem panu tak, oby pan doczekał. Oby pan doczekał i nie podzielił tego, co podzielił pański poprzednik. I tu ja nie grożę, bo nie wiem, jakie będą losy, ale pańskie zdrowie jest tego nie warte, nasze nerwy, bo przychodzimy tutaj, denerwujemy się, bo to, co ja teraz słyszę, to jest po prostu marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Marnotrawstwo. To jest brak jakiejkolwiek racjonalnej gospodarczości w zarządzaniu tymi pieniędzmi. Według mnie, a jestem przedsiębiorcą, myślę, że swoimi pieniędzmi w miarę umiem zarządzać. Może ktoś powie lepiej, może gorzej, ale radzę sobie. I na pewno nie pozwoliłbym sobie na zmarnowanie takich ogromnych pieniędzy, jak do tej pory zostało zmarnowane. W świetle tego, co wydarzyło się na komisji, słowa burmistrza Szumca z marca o tym, że inwestycja nie jest zagrożona, nabierają zupełnie nowego znaczenia. Zadzwoniliśmy do prezesa firmy Saltex, pana Grzegorza Zycha, by zadać następujące pytania. 4 miesiące temu mówił pan, że wasza firma rozpocznie pracę przy ulicy Parkowej. Jest już lipiec, a na miejscu waszej inwestycji nic się nie dzieje. Dlaczego? Z informacji, do których dotarła nasza stacja, wynika, że dokumentacja nie jest jeszcze gotowa. Prawdopodobnie prawomocne decyzje pozwalające na prowadzenie prac przy Parkowej będą dopiero późną jesienią. Czy rozważa pan budowę boiska w zimie? Jeżeli obiekt będzie budowany w okresie zimowym, pańska firma zgodnie z umową dotrzyma gwarancji? Pan prezes był bardzo zajęty, odpowiedział jednak, dlaczego na Parkowej nic się nie dzieje. Prace się nie dzieją, ponieważ czekamy na zmiany projektowe, nie możemy nic zrobić. Po dobrym panie jeszcze lepszy nastanie. Najpierw burmistrza Dzwonińskiego zastąpił Bodziacki i podobno wszystko od tamtej pory jest robione inaczej. Pod słowem inaczej kryła się zarówno wymiana tamtych na fachowców i oczywiście
oczywiście powołanie MOSIR-u, czyli lekarstwa na bolączki lubertowskich sportowców. Po kilku latach rządzenia z pewnością tym, z czego może być dumny obecny burmistrz, jest fachowość i profesjonalizm przy zarządzaniu naszym wspólnym majątkiem. Magda Małek, Kanał S. W poniedziałek 11 lipca policjanci z KPP w Lubartowie obchodzili swoje święto. Ponad 30 funkcjonariuszy otrzymało awanse, a kilkoro z nich nagrodę od komendanta wojewódzkiego policji. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10 mszą świętą w Bazylice Świętej Anny w intencji policjantów i pracowników cywilnych. Po mszy odbył się uroczysty apel, w którym poza policjantami udział wzięli m.in. samorządowcy, księża, byli i obecni pracownicy komendy oraz rodziny policjantów i osoby, z którymi policjanci na co dzień współpracują. Już tradycyjnie, jak co roku w naszej jednostce z okazji święta policji odbyła się uroczysta msza oraz tutaj na dzielnicy komendy uroczyste wręczenie aktów mianowania oraz wyróżnień dla policjantów. W tym roku w naszej jednostce awansuje na wyższe stopnie policyjne 31 funkcjonariuszy. Kilku funkcjonariuszy zostało też wyróżnione za szczególne osiągnięcia w służbie nagrodami komendanta wojewódzkiego policji. Jeden z policjantów również za bardzo dobre wypełnianie swoich obowiązków służbowych został wyróżniony wcześniejszym awansem na wyższy stopień policyjny. Kierowcy, rowerzyści i piesi to nie jedyni uczestnicy ruchu drogowego. Mowa tutaj o zwierzętach, których z roku na rok ginie coraz więcej. Co zrobić, jeżeli spotka nas przykre zdarzenie, jakim jest kolizja ze zwierzęciem? O tym w naszym materiale. Z uwagi na to, że małe zwierzątka są często przeoczane, tym samym szybciej rozjeżdżane, ale także duże zwierzęta, takie jak dziki, sarny czy jelenie, również padają pod koła. Porą, w której najczęściej dochodzi do kolizji z udziałem zwierząt, jest świt i zmierzch. Pomimo, że podróże nocą są spokojniejsze, właśnie w tym czasie należy zachować szczególną ostrożność, nie przekraczać dozwolonej prędkości, by zapobiec możliwemu zderzeniu się ze zwierzęciem. A co zrobić, jeśli przydarzy nam się, że zwierzę wpadnie pod koła? Zwierzyna zostaje uśmiercona. Ona jest na miejscu. Wtedy, kiedy przyjeżdża policja, zawiadamia policja odpowiednie służby, które są odpowiedzialne za to, żeby tą zwierzynę uprzątnąć z drogi. Nie powinniśmy z takiego miejsca odjeżdżać, jeżeli ta zwierzyna leży gdzieś na drodze, ponieważ to jest, mimo że ta zwierzyna jest martwa, to jest jakieś zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Jeżeli my odjedziemy, ktoś, kto będzie jechał z tyłu, może na tą zwierzynę najechać. Także należy takie miejsce odpowiednio zabezpieczyć do momentu przybycia policji, nie odjeżdżać stamtąd. A dalej wszystkim zajmie się policja, powiadomi odpowiednie służby, które zlikwidują to zagrożenie. Apelujemy, zwierząt, które ucierpiały w wypadku, nie zawozimy do domu. Oczywiście takiego zwierzęcia nie mamy prawa zabierać. Ze względów chociażby właśnie na nasze zdrowie. Takiego zwierzęcia nie poddamy odpowiednim badaniom. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy tusza takiego zwierzęcia nadaje się do spożycia. Prawo mówi o tym, że każda zwierzyna padła w czasie kolizji, ona musi być poddana utylizacji. Absolutnie nie nadaje się takie mięso ze zwierzyny, która padła w czasie kolizji, nie nadaje się do spożycia. Także przestrzegam przed tym, żeby takiej zwierzyny nie zabierać ze względów na nasze zdrowie, ale również ze względów prawnych, ponieważ grożą nam tutaj bardzo poważne konsekwencje prawne, jeżeli ktoś się pokusi o to, żeby taką zwierzynę zabrać, taką właściwie już tuszę martwego zwierzęcia. Ten temat poruszamy szerzej w programie Raport, na który zapraszamy już dziś. Tym razem miłośnicy pięknych krajobrazów i Nordic Walking gościli na trasie LGD w Leszkowicach. Trasa ponad 12-kilometrowa, biegnąca po malowniczych terenach leśnych w pobliżu Leszkowic. To właśnie po niej w kolejnym marszu spacerowali miłośnicy Nordic Walking. Piękna pogoda sprzyjała maszerującym. Choć na niebie pojawiały się kłębiaste chmury, to nie przestraszyły one maszerujących. Wszyscy ukończyli marsz w dobrych nastrojach i dobrej kondycji. Za nami marsze w kamiącej Leszkowicach. Tym razem spotkamy się w Czerniejowie 17 lipca o godzinie 10. Zapraszamy na zapisy i do wzięcia udziału. A w dalszej części informacji: 15 lat za podpalenie brata, niedokończone msze, zmiana przepisów, bilans wydarzeń, taniej koleją. Jest wyrok dla mężczyzny, który podpalił swojego brata. Sąd zadecydował, że mężczyzna za kratami
spędzi 15 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, pod koniec września ubiegłego roku policjanci z Lubartowa zostali zaalarmowani o podpalonym mężczyźnie podczas libacji alkoholowej w Wandzinie. Wstępne ustalenia policjantów wskazywały, że podczas wspólnej imprezy miało dojść do sprzeczki między braćmi. Młodszy miał oblać starszego łatwopalną substancją i podpalić. Poszkodowany z rozległymi poparzeniami został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Łęcznej. Mężczyzna zmarł. Podejrzany o dokonanie tego czynu brat ofiary został zatrzymany w policyjnym areszcie. Przed sądem nie przyznawał się do winy. Dowody jednak świadczyły o tym, że jest winny. Mężczyzna został skazany na 15 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. 11 lipca wojewoda lubelski Przemysław Czarnek otworzył wystawę zatytułowaną Niedokończone msze wołyńskie, która prezentowana jest w holu na parterze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie. Wystawę możemy oglądać od 11 do 31 lipca. Wystawa Niedokończone msze wołyńskie jest hołdem pamięci duchownych, którzy zginęli na kresach, dając świadectwo trwania i służby Kościołowi. Prezentowane plansze zawierają życiorysy, a niektóre też zdjęcia 25 księży, zakonnic i zakonników zamordowanych przez bandy UPA w czasie II wojny światowej. Większość z nich nie ma do dziś swoich grobów. Zapraszamy! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia, które porządkuje i zmienia zasady przyznawania punktów karnych. Zmiana dla kierowców jest bardzo korzystna. W sytuacji, gdy jednym manewrem kierowca złamie kilka przepisów, dostanie punkty karne tylko za najcięższe przewinienie. Zdaniem ministerstwa w takich przypadkach punkty bywają niepotrzebnie dublowane. W niektórych przypadkach nowe przepisy sankcjonują to, co do tej pory było jasne. Nowe rozporządzenie reguluje też kwestię przekroczenia prędkości. Na przykład jeśli kierowca przyłapany został przez policjantów w radiowozie z wideo rejestratorem, który nagrał zbyt szybką jazdę przy dwóch różnych ograniczeniach, to może dostać tylko jedną karę. Z góry jest to określone, że dotyczy ona większego przekroczenia prędkości. W momencie, gdy kierowca doprowadzi do wypadku, to niezależnie od jego przyczyny zostanie ukarany za ten fakt 10 punktami karnymi. Nie dostanie już punktów za przewinienie, które do tego doprowadziło. A teraz zapraszamy Państwa na bilans wydarzeń. 5 lipca o 22.21 wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w bloku w Lubartowie. Po przybyciu na miejsce okazało się, że z mieszkania na drugim piętrze przez okno wydobywał się dym. Drzwi do mieszkania były zamknięte. Z informacji uzyskanych od sąsiada wynikało, że może tam się znajdować kobieta. Po otwarciu drzwi wejściowych przez właścicielkę mieszkania strażacy weszli do środka i odnaleźli na kuchence gazowej pozostawiony dymiący garnek. Natomiast 8 lipca do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie, że na jednej z posesji w Lubartowie znajduje się wąż. Po przybyciu na miejsce zastępu straży pożarnej okazało się, że to zaskroniec. Zwierzę zostało schwytane i wywiezione z dala od siedzib ludzkich. Nieodłącznym elementem wakacji są podróże. Ci, którzy lubią podróż pociągiem, powinni przyjrzeć się ofercie PKP i jest taniej. Rodzinnym wakacjom wtóruje PKP Intercity. Na aż 30% zniżki mogą liczyć rodziny wybierające się na wakacje ze swoimi pociechami. Jest to tak zwany bilet rodzinny. PKP nie zapomniało również o seniorach. Taka sama zniżka jak w przypadku rodziny obowiązuje osoby, które ukończyły 60 rok życia. Jak widzimy, zanim zaczniemy planować urlop, warto zapoznać się z wakacyjną ofertą PKP. Wszystkie atrakcyjne promocje i potrzebne informacje znajdą Państwo na oficjalnej stronie Polskich Kolei Państwowych. Dlatego przed podróżą warto rozejrzeć się na stronach, bo jak widać nie ma sensu przepłacać. Aleksandra Ludwiczuk, Kanał S. A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody. W piątek 15 lipca możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego. Termometry pokażą 20 stopni Celsjusza. Barometr wskaże 1016 hektopaskali. W sobotę deszcz. 19 stopni Celsjusza, a ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1015 hektopaskali. W niedzielę 17 lipca możemy spodziewać się burzy z deszczem. Będzie cieplej, 27 stopni Celsjusza, barometr wskaże 1016 hektopaskali. Początek tygodnia zapowiada się deszczowo, w poniedziałek 25 stopni Celsjusza, a barometr wskaże 1011 hektopaskali. We wtorek 19 lipca burza z deszczem. Termometry pokażą 20 stopni Celsjusza, a barometr wskaże 1013 hektopaskali. Aura nie zmieni się w środę, 20 lipca. Burza z deszczem. 22 stopnie Celsjusza, a barometr wskaże 1012 hektopaskali. Podobną pogodą powita nas czwartek 21 lipca. Burze z deszczem. Będzie cieplej, 27 stopni Celsjusza. Barometr wskaże 1015 hektopaskali. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Zachęcam również do odwiedzania naszej strony internetowej www.kanales.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie nasze materiały. Ja się już z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.